Witam, dzisiaj przedstawię wam 14 ciekawostek o Temari. Zapraszam. Imię Temari jest japońską nazwą na piłkę ręczną. W omakę 75 odcinka Naruto Shippuden Shikamaru powiedział Asumie, że od teraz Naruto Shippuden będzie nazywało się Shikamaru Shippuden, po czym pokazało się logo, na którym jedną sylwetką była ta Shikamaru, a drugą Temari. Jej hobby jest oglądanie roślin. Urodziła się 23 sierpnia, a jej grupa krwi to 0. W pierwszym Naruto miała 15-16 lat, 157-159 cm wzrostu i ważyła 45 kg. W Shippudenie natomiast miała już 19-20 lat, 165 cm wzrostu i ważyła 48 kg. Jej wymarzonym przeciwnikiem jest Shikamaru, z którym chciałaby rewanżu. Z jedzenia najbardziej lubi słodkie kasztany i zupę kenchin, natomiast nie przepada za ośmiornicami i kałamarnicami. Mimo że jest dość silną postacią już od początku, to opanowała wyłącznie naturę wiatru. Ukończyła akademię w wieku 12 lat, a chuninem została w wieku 17. Temari jest starsza od Shikamaru o 3 lata. Ukończyła 42 oficjalne misje, 9 rangi C, 12 rangi B, 20 rangi A oraz 1 rangi S. Była jedyną kunoichi, której udało się przejść wszystkie etapy egzaminu na chunina. Najpierw to ona uratowała życie Shikamaru podczas jego walki z Tayuyą, a następnie to on uratował jej życie w filerach w walce z Kuchaku. Według wielu osób Shikamaru i Temari posiadają najbardziej uzasadniony związek, który budował się na naszych oczach. Mieli oni naprawdę sporo wspólnych momentów, w których mogli się lepiej poznać na przestrzeni lat, a dodatkowo Temari jest odzwierciedleniem matki Shikamaru, a jak dobrze wiemy, ludzie bardzo często szukają partnerów na wzór rodziców. To ona jako pierwsza miała być Jinchuriki Shukaku, ale nie była z nim kompatybilna, tak samo jak Kankuro. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!